Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Prezentacja, test i recenzja obudowy od firmy Deepcool CL500. Tak jak Mercedes CL500, tylko że dzisiaj o obudowie rozmawiamy, a nie o samochodzie. Na test tej skrzynki, nota notabene jak na pierwszy rzut oka widać, całkiem sympatycznie wyglądającej. Serdecznie Was zapraszam. Obudowa ATX, przewiewna, ponieważ cały front... Ma otwarty w sensie, że nie drzwi, tylko że to co widzicie to jest siatka meszowa. Za chwileczkę zobaczycie na zbliżeniach. Siatka meszowa, siatka, siatka to mesz, czyli mesz. No. Siatka na pełnym froncie, czyli przepływ powietrza jest od przodu do tyłu bez żadnych oporów, szparek, szczelin do lotów itd., itd. Jedynym mankamentem jest to w tej budowie, że w komplecie mamy tylko jeden wentylator zamontowany na tyle 120. A naprzód musimy sobie coś kupić, ale o tym będzie też troszeczkę później. Obudowa waży niecałe 8,5 kg, więc dobrze rokuje na jej solidność. Jest wykonana całkowicie z tworzywa metalu i szkła. To co widzicie srebrne, ja na początku myślałem, ucieszyłem się, fajnie aluminiowe wstawki, to niestety jest polakierowany plastik. Ale ma za to fajne patenty na otwieranie bocznego panelu szklanego, proszę bardzo. On tak naprawdę. Trzyma się nam moi drodzy tylko i wyłącznie na magnesie. Tak. Nie ma żadnych śrubek. Nie ma żadnych wkrętów. Nie ma żadnych zatrzasków, uchwytów. Pyk. I działa. Z drugiej strony tak samo. Bla, serwisowa. Pyk. I działa. Nie wypada. Nie spada. Nie odpadnie Wam. Chyba, że gdzieś tam przewozicie, no to tak. Ale stojąc, nawet jak go gdzieś tam poruszamy. Czy mam rękawrzek wypadek, to nie spadnie, nie odpadnie. Jej wymiary to 519 x 226 na 473 mm, czyli taka pokaźny MIDI Tower, rzekłbym wręcz. Zmieści o, płyty główne do formatu pełnego ATX-a. EATX-owych tu już nie zamontujemy. ATX to jest MAX. 7 slotów nasze karty szerzej i teoretycznie można zamontować nasze GPU w pionie pod warunkiem, że dokupimy specjalny uchwyt. Natomiast sama w pozycji horyzontalnej mieści kartę graficzną do długości 330 Mm, wysokość chłodzenia procesora do 165 mm i zasilacz maksymalnej głębokości, długości, w zależności od jaką to spojrzeć, do 160 mm, czyli taki mniej więcej standard. Zmieścilibyśmy dłuższą kartę graficzną bez problemu, jakbyśmy nie montowali IO na przodzie. A można zamontować też na górze, tylko na górze mieści się małe, bo tylko 240 mm, a na przodzie 360, 280, 240 mm, na tyle tylko i wyłącznie 120. Z przodu wentylatory 320, 240, na topie 240 tylko i wyłącznie. To jest szkoda, bo na topie jest naprawdę dosyć dużo miejsca i tam zmieściłaby się spokojnie. Chłodnica 280, jakby to producent. Pomyślał troszeczkę i zdał mniej plastiku, a więcej miejsca na radiator. No ale tak to sobie wymyślili: 240 nam się tylko na górze mieści. Jest oczywiście też osłona piwnicy zasilacza. Przejdźmy do frontu, bo jest ładny. Cały przedni panel jest otwarty, zapewniając dobrą wentylację. Nie ma tutaj dedykowanego filtra przeciwkurzowego i żeby dostać się do mesza z dużymi oczkami trzeba szarpać się z panelem próbując go zdjąć i nie połamać go przy okazji. Podobnie jest na topie, choć tutaj otwieranie jest nieproste za pomocą przycisku odblokowującego osłonę z filtrem. Wciskamy, ono odskakuje, my podnosimy do góry i po problemie. No. Prawie to takie jest proste, ale generalnie łatwe i sprytne. Jest też filt pod zasilaczem. Kawałek siatki zakładamy na wsuwki, co nie jest ani praktyczne, ani wygodne, no, no ale tak to tutaj wymyślili. Jest sporo dużych przepustów, zarówno na topie, jak i na osłonie zasilacza, jak też w pionie na przeprowadzenie naszych kabli od strony serwisowej na front. Jest jeden dedykowany przepust w osłonie zasilacza na przewody do naszej karty graficznej, także nie będzie tutaj problemu z kablologią. Potem jest od strony serwisowej 2 cm przestrzeni nasze kable powinny wystarczyć w większości przypadków. System mocowania przewodów na paski rzepowe i dobrze umiejscowione oczka na opaski zaciskowe. Od tyłu też zamontujemy dyski. W klatce na samym dole notabene przesuwanej o centymetr w lewo lub w prawo, czyli w stronę przednią lub tylną obudowy możemy sobie regulować. Zmieścimy dwa dyski 3,5 calowe albo dwa dyski 2,5 to jest wymienne. Jest też na tylnej stronie tacki montażowej płyty głównej miejsce, specjalne miejsce na dwa dyski 2,5 SSD albo HDD. Na samej górze kontroler obrotów PWM z miejscem na podpięcie czterech sztuk wentylatorów bez dodatkowego zasilania wpinamy go po prostu do fan headera na płycie głównej i możemy wysterowywać za pomocą BIOSu lub softu płyty głównej obroty wentylatorów, które tam podepniemy. Pamiętajcie, że w komplecie jest niestety tylko jeden na tyle, więc jeszcze trzeba sobie dokupić. Wyjścia na topie mamy przycisk zasilania, reset, przycisk zwalniania górnej osłony, który notorycznie myliłem z przyciskiem Power, bo ten przycisk jest największy. USB 3.1, dwie sztuki USB typu C, bardzo fajnie. Wyjście Audio Combo. W komplecie niestety brak przejściówki z Mika i audio do combo. Tak więc, jeżeli mamy sławki z dwoma jackami, to musimy sobie taką przejściówkę załatwić we własnym zakresie. Wygląda ładnie i stylowo i może się podobać. Szczególnie przypadł mi do gustu ten żeberkowany front. Naprawdę fajna, fajny design. Bardzo cienka tacka płyty głównej i osłony zasilacza. Ugina się niestety pod naciskiem, ale nie przeszkadza to w montażu ani też później w użytkowaniu. Poskładana jest za to dobrze, spasowana, bez szczelin. Jest tutaj wszystko w porządku. Dla kierowania, no, tak zwany na pierwszy wkręt. Czyli jak wykręcimy śrubę to razem z lakierem. Niestety, w tej półce cenowej to jest standard, ale z drugiej strony ciężko ją przypadkowo zarysować. To już jest akurat na plus. No i teraz przejdźmy do testów. Testów raz na po oc nie zobaczycie, bo doszedłem do wniosku, że te tak wysokie temperatury we wszystkich praktycznie budowach, które testowałem na ft 3, który mam testowo założony na 3800X, to jest mało wymierne dla Was. To chłodzenie przy tych temperaturach jest w stanie zareagować na dodatkowe powietrze doprowadzane do niego z obudowy przez dodatkowe wentylatory lub też na jego brak. Te temperatury są prawie praktycznie cały czas powyżej 90, a różnica jednego czy dwóch stopni. Można przyjąć, że jest to błąd pomiaru w zależności też od temperatury otoczenia, więc zrezygnowałem z testów OC. Procesora w obudowach. Od stycznia będę zmieniał platformę do testu obudów, i wtedy znowu wrócimy do wersji standardowego, niepodkręconego procesora i procesora po podkręceniu. Oczywiście, w tym samym czasie z obciążoną kartą graficzną, bo to nie jest tak, że tylko testuję przy obciążonym procesorze, a grafika się nudzi. Tak? Także to zrobimy po nowym roku. Yy, natomiast teraz zobaczcie test. Ryzena 3800X na standardowych mm, ustawieniach tylko z jednym wentylatorem. Testuję obudowy tak, jak do mnie przejeżdżają. Nie ma więcej wentylatorów? Sorry, testuję tylko z jednym tylnym wentylatorem. Zobaczymy, czy go zagotujemy, czy go nie zagotujemy. No i kartę graficzną również. Głośność całego zestawu w normie, choć przypominam, że w obudowie jest tylko jeden wentylator, w sensie obudowy, bo ja mamy jeszcze na karcie graficznej i na Fortisie oczywiście. Temperatura otoczenia 27-21,7 stopnia Celsjusza. Test idzie 22 minuty. Yy, procesor boostuje mniej więcej w granicach 4100 MHz na wszystkich rdzeniach plus minus kilka MHz napięcie standardowe, fabryczne ustawione w BIOSie, on sam sobie to ustawia yy, i temperatura 83,1 stopnia Celsjusza więc wbrew pozorom całkiem nieźle jak na Fotisa 2 i 3800X yy, temperatura karty graficznej, bo też jest obciążana w tym samym czasie, 64 stopnie Celsjusza więc takie temperatury GPU jak były u mnie podczas jej testu na test benchu, to jest 2070 20, Super e, od Gigabajta Gaming OC, zresztą widzieliście to. E, całkiem fajne temperatury, jak na to, że ta obudowa nie ma z przodu wentylatorów, czyli nie ma tak naprawdę do lotu. Całkiem fajne temperatury, dzięki duża zasługa dla otwartego topu, bardzo przewiewnego i dużo jest tu też miejsca nad fotrysem, hmm, przez co to powietrze sobie z radiatora, oprócz tego, że jest przepychane przez wentylator i ucieka do tyłu, to też unosi się, jak to z fizyki zapewne oczywiście, się ciepłe powietrze, idzie do góry, unosi się i ucieka przez górny otwór wentylacyjny. Także wbrew pozorom bardzo pozytywnie, e, miłe zaskoczenie, że te temperatury są naprawdę sensowne. Moi drodzy, reasumując, obudowa bardzo ciekawa pod względem designu, wykonania, patentów na otwieranie bocznych paneli, e, bardzo Fajny sposób na szybki dostęp do środka naszego komputera, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. E, co do jakości lakierowania, no to w tym budżecie to jest standard, czyli mierno miernota niestety. wkręcimy śrubkę, odkręcia, odkręcamy w tym miejscu, gdzie była śrubka jest już zdarty lakier, e, no ale to tak, już jest. E, szkoda, że nie Alu. Ale kierowany plastik, ale ja rozumiem, że wtedy cena byłaby dużo, dużo wyższa, jakby to było wszystko z aluminium. Ale generalnie bardzo fajna budowa, która przypadła mi do gustu. Jedynie duży minus za to kolejny raz dla producenta obudowy, że nie daje kompletu wentylatorów, a daje tylko jeden naprzód. Co z tego, że sobie możemy zamontować Ajo na przodzie. A jak ktoś nie chce Ajo i bazuje tylko na powietrznym chłodzeniu na podstorze, to musi sobie dokupić co najmniej dwa. Takie jest optimum. Co najmniej dwa, a żeby mieć święty spokój, trzy wentylatory, dwa dać na przód, jeden na górę, albo trzy na przód, jeden zostawić na tyle, w zależności co tam w środku nam będzie się działo, jakie osiąga temperatury. Które kosztują. Najtańsze, sensowne wentylatory, moi drodzy, koszt około 3-4 dych za sztukę. To wszystko kosztuje, nie. Ale reasumując, bardzo pozytywnie. Ode mnie leci moja rekomendacja, dlatego Deepcool CL500 zachował się może nie tak jak Mercedes CL500, ale generalnie niewiele mu zabrakło. Dajcie mi znać, co myślicie o tej budzie. Ona kosztuje około 329 zł. Link do ich znajdziecie pod filmem w opisie. Ode mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam was. W wideoblog. Tech. Pa. Hej. Cześć. I czołem. Teczę skąd się wziąłem. Wyszedłem z CR500. Haha.